W poniedziałek areszt opuścił Grzegorz W., ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach na podstawie zebranego materiału dowodowego uznała, że mężczyzna nie był sprawcą gwałtu na niemowlęciu i to nie on doprowadził do śmierci dziecka w dniu 21 czerwca. Wszelkie dowody uzyskane w toku skrupulatnie i wszechstronnie przeprowadzonego postępowania przygotowawczego wskazują, iż Grzegorz W. nie jest sprawcą zarzucanych mu czynów, informuje prokuratura. W wydanym komunikacie czytamy, że wyniki badań DNA wykluczyły, aby ślady biologiczne ujawnione na ciele pokrzywdzonej pochodziły od podejrzewanego Grzegorza W. Bilingi telefoniczne i dane lokalizacyjne jego telefonu komórkowego pozwoliły na ustalenie, iż w czasie zbrodni mógł nie przebywać w miejscu ujawnienia zwłok. Wątpliwości co do jego obecności na miejscu zbrodni potwierdziły również zeznania świadków. Pierwotne podejrzenie, że to ojciec dziewczynki jest sprawcą odrażającej zbrodni, wynikało z zeznań matki dziewczynki, ujawnili śledczy. Kobieta nadal pozostaje w areszcie. Tajemnicą wciąż jest, kto dopuścił się przerażającej zbrodni na kilkumiesięcznej Blance. Prokuratura informuje w ogólnopolskich mediach, że w kręgu jej zainteresowania pojawiły się inne osoby.